Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 9. Podjęcie uchwały również w sprawie wniosku i tutaj, drodzy Państwo, wnioskujemy do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do podłączenia w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w Krakowie do miejskiej sieci ciepłowniczej domów mieszkańców Czyżyn z obszaru obejmującego ulicę Szafrańska na Załęczu, Isep, Wiklinowa, Ciepłownicza Niepokalanej Marii Panny do Wisły, Stręcka, Skręcona, Błonia, Beszcz. Drodzy Państwo, dzisiaj bardzo dużo się w Krakowie mówi o walce ze smogiem i bardzo dobrze, bo no jakość powietrza, delikatnie mówiąc, w Krakowie nie jest najlepsza. Cały czas mówi się też o tym, że powinny powstawać różnego rodzaju programy, tak zwane programy osłonowe, które mają pozwolić przechodzić, umożliwić mieszkańcom przechodzenie z tych szkodliwych, nieekologicznych źródeł energii na te nieszkodliwe, bardziej ekologiczne. Niewątpliwie takim nieszkodliwym, ekologicznym jest miejska sieć ciepłownicza. I o dziwo, jeśli spojrzymy na mapę miejskiej sieci ciepłowniczej w Krakowie, jak wygląda sytuacja, no to jest spoza niej wyłączona znaczna część naszej dzielnicy. Ta część, która jest objęta właśnie naszym wnioskiem. Natomiast, co jeszcze dziwniejsze, to jest teren, który bezpośrednio sąsiaduje z elektrociepłownią Kraków. A więc dosyć kuriozalna sytuacja. Mamy elektrociepłownię Kraków, która wytwarza ciepło. To ciepło następnie przekazywane jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, dostarczanej do naszych mieszkań. Wiadomo, że elektrociepłownia jako zakład przemysłowy wytwarza różnego rodzaju substancje szkodliwe, szczególnie szkodliwe dla tych, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. Natomiast ci mieszkańcy nie są objęci miejską siecią ciepłowniczą. No jest to trochę, moim zdaniem, niezrozumiała, by nie powiedzieć, kuriozalna sytuacja. Dlatego też postanowiliśmy jako zarząd zawnioskować w tej sprawie właśnie do władz miasta, aby poszerzyć tą sieć ciepłowniczą. Dzisiaj ta sieć ciepłownicza kończy się, o ile dobrze pamiętam, na ulicy Sołtysowskiej. No i dobrze byłoby poprowadzić niskę ciepłowniczą w dół, tak aby cały ten obszar został objęty, bo wielu mieszkańców tego obszaru, już do nas tutaj wpływały wnioski z ich strony, właśnie korzysta z takich stałych paliw, jak chociażby węgiel, no i będą chcieli przejść na te bardziej ekologiczne źródła energii, natomiast no wiadomo, że to się wiąże z określonymi kosztami finansowymi, nie każdego na to stać. Miasto realizuje ten program likwidacji niskiej emisji, więc uznaliśmy, że idealnie wpisujemy się właśnie w ideę tego programu i stąd też uważamy, że w jego ramach właśnie powinna zostać rozbudowana miejska sieć ciepłownicza na terenie naszej dzielnicy. Taka też była intencja i jest intencja tej uchwały. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Pani Ania Moksa, bardzo proszę. Ja powiem tak, jeszcze z MPC-em i z elektrociepłownią nie rozmawialiśmy, natomiast rozmawiam z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, który w mieście nadzoruje ten program likwidacji niskiej emisji i on zadeklarował swoje wsparcie dla przedsięwzięcia. Również w najbliższy poniedziałek na zarządzie będzie przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, bo to również województwo jest ważną stroną, bo musimy pamiętać o tym, że Małopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest tym podmiotem, który finansuje w pewnym sensie, w pewnej części właśnie ten program likwidacji niskiej emisji i spotkamy się na zarządzie, będziemy rozmawiać na ten temat. Tak więc tutaj myślę, że uda nam się od tej strony, tak jak bym powiedział, politycznej, a potem będziemy schodzili na te podmioty, które już bezpośrednio realizują, bo tu jest, chodzi o pieniądze przede wszystkim ze strony miasta, bo MPC sam z siebie nie wyda decyzji, ale jeżeli będzie decyzja odpowiednia ze strony Rady Miasta, czy też Sejmiku Wojewódzkiego Funduszu, no to wtedy uda się taki montaż finansowy stworzyć. Pani Weronika Szeregiewicz, bardzo proszę. Odpowiadając, mieszkańcy się zgłosili najpierw do nas, bo to jest inicjatywa mieszkańców i grupa mieszkańców z tego terenu zgłosiła się najpierw do nas z prośbą o wsparcie takiej inicjatywy, ponieważ w związku z planami zakazu palenia węgla oni by chcieli podłączyć się do elektrociepłowni.
Wydaje się to no, logiczne, bo jeżeli miasto ma wspierać podłączeniem prywatnych pieców gazowych na inny opał, to wydaje się sensowniejsze takie rozwiązanie systemowe, jeżeli będzie możliwe do realizacji. Dziękuję bardzo Pani Weroniko. Czy jeszcze ktoś? Pani Zofia Ziarkowska, bardzo proszę. To jest bardzo słuszna inicjatywa, oczywiście ja głośno mówię. Bardzo słuszna inicjatywa. Tylko czy negocjowaliście panowie w sprawie kosztów, bo jak wiem, dotąd wiele osób wycofało się właśnie z ogrzewania miejskiego, z czyżyn, ponieważ to ogrzewanie było o wiele droższe od gazowego. Także nie wiem, czy właśnie oni podołają tym kosztom. Znaczy na ten temat oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast tak jak mówię, na chwilę obecną chcemy, żeby miasto tą sieć rozbudowało, tak żeby stworzyć mieszkańcom warunki do podłączenia się. W sytuacji, kiedy będzie zlikwidowana możliwość palenia węglem, no to będzie konieczne, żeby podłączyć się do sieci, a więc nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której mieszkańcy zostaną na lodzie. Ale o tych szczegółach, jeżeli chodzi o finanse, no to będziemy jeszcze z miastem rozmawiać. Na razie jest taka intencja, decyzja nie będzie leżała w naszych rękach, natomiast niemniej uważam, że to jest słuszny kierunek w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Kraków. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czyli uchwała została przyjęta.